Pod pomnikiem pamięci poległych 22 stycznia 1945 roku żołnierzy radzieckich Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyła wieniec i zapaliła znicze. Historia białych plam nie lubi. Od kilkunastu lat otwarcie i zgodnie z faktami prezentuje się obraz żołnierzy radzieckich. Jest prawdą, że po wkroczeniu armii sowieckiej na terytoria Polski w głąb Związku Radzieckiego na zatracenie wywożono polską inteligencję, byłych żołnierzy przedwojennej polskiej armii, przedwojennych policjantów i księży. Nie wiem, czy takie listy istniały, nie wiem, czy armia radziecka wkroczyła z takimi listami. Wiem, że wkroczyła na tereny naszego kraju, wyzwalając całą Polskę spod okupacji hitlerowskiej, która trwała od 1939 roku. Wyzwoliła obozy koncentracyjne i wygoniła z naszego terenu okupanta. To mogę powiedzieć i to wiem. Można uznać, że wkroczenie armii radzieckiej na terytoria Polski w 1945 roku otworzyło czas nowej politycznej okupacji, czas pełnego podporządkowania Sowietom polskich włodarzy. Dzisiaj ze zdumieniem odczytuję na łamach różnych pism przeróżne odkrycia. Trudno mi jest się z nimi zgodzić. Na pewno przy okazji takiej rocznicy jak dzisiejsza trzeba pamiętać o tym, że później Polska mimo iż jest wielu malkontentów, dźwignęła się z kolan. A nie dzisiaj się dźwiga z kolan. Sowieci po wkroczeniu na okupowane przez Niemców terytoria polskie dopuszczali się licznych gwałtów i grabieży na ludności cywilnej. Bez wątpienia przepędzili niemieckiego okupanta, ale o haniebnych czynach sowieckich żołnierzy nie można zapominać. Oddajmy sprawiedliwość historii.